Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam na kolejny odcinek Ludzkiego Gadania, podcastu o ekonomii i wolności. Ludzkie Gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany Arkadiusz Sieroń. Witaj, Jarku. Witam. Cześć. Chciałbym z Tobą porozmawiać o kryzysie, bo wszelkie prognozy makroekonomiczne, tak dla Polski, jak i większości krajów rozwiniętych, wskazują na silne spowolnienie rozwoju gospodarczego lub wręcz na nadchodzący kryzys. Tak, trwa spór o to, czy Stany Zjednoczone są w recesji, czy nie. O ile to jest, powiedzmy, przecież mocno semantyczne, to ważniejsze pytanie jest takie, czy rzeczywiście w polskiej gospodarce, czy w amerykańskiej, czy w gospodarce strefy euro czeka nas silne spowolnienie, a jeśli tak, to dlaczego i jaką konkretną postać to spowolnienie przyjmie? Jakie jest Twoje zdanie na tak szeroko zakrojone pytanie? No rzeczywiście przewidywania są raczej pesymistyczne obecnie na temat rozwoju gospodarczego. I no ja tu bym się przychylał do tego, że będzie recesja i raczej nie wierzę w tak zwane miękkie lądowanie. I dlaczego wydaje mi się, że będzie recesja? No z takiego powodu, że tak wysoka inflacja albo spowoduje recesję sama w sobie niejako, albo odpowiedź banków centralnych, które zacieśniają swoją politykę pieniężną, ta odpowiedź zahamuje działalność gospodarczą. Zwłaszcza, że odpowiedź większości banków centralnych, jeśli nie wszystkich, no, była mocno spóźniona na inflację. Przez długi czas bankierzy centralni udawali, że nie ma inflacji, albo że jest przejściowa, że jest tylko podażowa, to nie jest problem. No i w konsekwencji, gdy zaczęli działać, no to musieli podejmować te swoje działania w taki bardziej agresywny sposób, co biorąc pod uwagę zadłużenie gospodarek może być trudne do udźwignięcia, mówiąc tak kolokwialnie, no i z tego powodu może być recesja, ale też no, nie zapominajmy, że z austriackiego punktu widzenia to też nie jest do końca tak, że zacieśnianie po prostu polityki pieniężnej powoduje recesję, tylko raczej unaocznia wcześniej zakumulowane błędy. Tak? Więc recesja w tym ujęciu jest czymś takim nieuchronnym procesem likwidacji wcześniej nagromadzonych błędów. To jakby skąd wiemy, że takie błędy się nagromadziły? Co daje nam możliwość wydania takiego osądu? Tak, to jest dobre pytanie. No i tu musimy się moim zdaniem cofnąć do pandemii, bo wtedy nastąpiła, czy powinna nastąpić właśnie zmiana struktury gospodarczej w wyniku tego, że była pandemia i ludzie nie chcieli bądź nie mogli wydawać pieniędzy na poszczególne dobra ze względu na lockdown, ze względu na ich własne obawy i tak dalej. Więc tutaj gospodarka powinna się dostosować tak naturalnie do tego zewnętrznego szoku w postaci pandemii i lockdownu. Natomiast nie do końca to miało miejsce, bo rządy bardzo szybko w odpowiedzi na lockdown, czy chcąc może przekonać ludzi do lockdownu, czy zahamować jakoś negatywne oddziaływanie lockdownu, no bo wtedy się zamyka gospodarkę, więc to poważnie hamuje, postanowiły zasypać ten problem pieniędzmi. No i znacznie zwiększyła się podaż pieniądza, więc te dostosowania nie zaszły, a co więcej, nowo wykreowany pieniądz no, wszedł do gospodarki poprzez kanał kredytowy no i pozwolił na, jakby spowodował, tak mi się wydaje, taki klasyczny ten austriacki boom and bust cycle. No i przedsiębiorcy mogli wtedy, mieli więcej środków i czy wydawało im się, że w gospodarce jest więcej oszczędności niż w rzeczywistości, to miało miejsce, no i angażowali się tutaj
w dłuższe czy w błędne projekty inwestycyjne, niż by to miało miejsce bez tej ekspansji pieniężnej, kredytowej. Czyli powiedzmy, wschodząc na przykład nam najbliższy, Polski, mieliśmy do czynienia z udzielaniem dotacji i pożyczek dla firm, czy na przykład Polski Fundusz Rozwoju, czy Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach kolejnych numerków tarcz antykowidowych. No i jeśli powiedzmy w klasycznym scenariuszu austriackiej teorii cyklu mamy zaniżanie stopy procentowej pożyczek poniżej tego poziomu, który powiedzmy równoważy oszczędności i inwestycje, tak to ujmijmy szeroko, bo w tym przypadku mieliśmy pożyczki w zasadzie nieoprocentowane albo wręcz oprocentowane ujemnie, jeśli nie trzeba było ich nawet zwracać, więc to było takie bardzo gwałtowne zaburzenie tej jakby struktury czasowej, jeśli coś było na minus 100% na przykład oprocentowane. I jakby co było kolejnym krokiem, który jakby może świadczyć o tym, że jakieś, zaczęły się jakieś kumulacje błędów tutaj. Wydaje mi się, że taką poszlaką może być wzrost cen surowców, tak? Który pokazuje tutaj, że ta działalność produkcyjna się znacznie rozwinęła. Tutaj, czy według szacunków dla gospodarki amerykańskiej na przykład pomoc dla gospodarki, czy ta stymulacja fiskalna była znacznie wyższa, niż by to wynikało z kalkulacji produktu potencjalnego i tak dalej. Tak? Więc była bardzo, jakby skala ekspansji monetarnej i fiskalnej była bardzo duża w relatywnie krótkim czasie, natomiast możliwości produkcyjne gospodarki są jednak ograniczone i ten wzrost cen surowców, który był znacznie wyższy czy ten wzrost inflacji produkcyjnej, to gdzieś w Stanach była 25% chyba nawet, jeśli czegoś nie przykręcam, w kulminacyjnym momencie, albo około 20% chyba. No w Polsce w strefie euro chyba też między 20-30%. Tak, jakoś tak, więc jednak istotnie więcej niż wskaźnik CPI, tak? Więc to mi się wydaje, że to może być takim symptomem. I to w sumie to się wpisuje dobrze tutaj w austriacką teorię cyklu koniunkturalnego i w efekty Cantillona, bym powiedział. W mojej książce o tychże efektach tam spróbowałem taką wstępną typologię cykli koniunkturalnych stworzyć, mianowicie, że tutaj w zależności przez jakie aktywa, czy przez jaki kanał wchodzą nowe pieniądze, to ten cykl będzie trochę inny. No i tam wymieniłem między innymi ten sektor hipoteczny, czy nieruchomości, jak to było na początku XXI wieku, ale także jeżeli banki udzielają kredytów bardziej już nie hipotecznych, a bardziej takich komercyjno-przemysłowych, to wtedy właśnie te kredyty trafiają do przedsiębiorców, którzy rozwijają produkcję, więc muszą kupować potrzebne surowce i półprodukty i to napędza tę inflację taką produkcyjną. I to miało miejsce w latach 60., 70. i wydaje mi się, że właśnie to miało miejsce także ostatnio. Tak i tutaj jakby mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że prawie że identyczny proces zaszedł w wielu jakby miejscach świata, tak? Jakby z podobnym scenariuszem mieliśmy do czynienia w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w większości państw strefy euro. Dlatego też jakby mogło się wydawać, że ten, nie wiem, wzrost cen surowców jest jakimś zjawiskiem, powiedzmy, podażowym, a nie związanym z tym, że nagle przedsiębiorcy dostali dużo większe środki do dyspozycji na realizację swoich planów, tak? Bo gdyby tylko Polska taką stymulację fiskalną przeprowadziła, to raczej takiego wpływu na rynki światowe by nie miało te 200 miliardów złotych, czy ile ci przedsiębiorcy w Polsce dostali. A tutaj mieliśmy do czynienia jakby z bardzo podobną polityką w wielu państwach rozwiniętych, która sprawiła, że generalnie na rynkach światowych surowce i ceny wzrosły bardzo mocno. A jak według tej teorii austriackiej dochodzi do tego, że te błędy się ujawniają. Co jest kolejnym krokiem w tej historii? Zazwyczaj one się ujawniają, gdy wzrastają stopy procentowe.
I niektórzy to łączą właśnie z zacieśnianiem polityki pieniężnej, ale te stopy procentowe mogą zostać także jakby bez interwencji banku centralnego, czy bez jego działań. No bo jeżeli rosną ceny surowców, tak, czy rosną koszty prowadzenia działalności gospodarczej, czy jakby przedsiębiorcy rozwijają swoje projekty, myśląc, że jest więcej kapitału, oszczędności w gospodarce niż to ma w rzeczywistości miejsce, no to w pewnym momencie zaczyna im brakować kapitału. Więc wtedy próbują, czy starają się za wszelką cenę dokończyć swoje projekty inwestycyjne, no i niejako licytują się o ten rzadki kapitał w gospodarce, więc tutaj są skłonni tutaj coraz więcej płacić za taki kapitał, co podbija stopy procentowe na rynku. No jednocześnie też mówi się o tym, że jakby jak ci przedsiębiorcy kupują surowce, kupują usługi czynników pracy czy ziemi i te dochody są wydawane jakby w innej proporcji niż to, co sobie przedsiębiorcy wyobrażali. I wtedy powstaje też taki efekt rozbieżności pomiędzy różnymi stadiami produkcji. Czy tutaj coś takiego też obserwowaliśmy? No, wydaje mi się, że też. I tu dodatkowo jeszcze były takie rozbieżności między produktami, a między usługami. Tam wydaje mi się taki dodatkowy czynnik, trochę odmienny od tej klasycznej takiej struktury produkcji. Mianowicie, że no tutaj z powodu lockdownu ludzie zaczęli więcej konsumować produktów, czy kupować więcej towarów, a mniej usług. Jednak ta struktura gospodarcza nie do końca się dopasowała do tych nowej struktury popytu konsumpcyjnego. To później się, oczywiście po zniesieniu lockdownu, zaczęło jakby się normalizować, no ale tutaj widzimy także właśnie takie zaburzenia. No i obecnie tak, mamy bardzo wysoką inflację, mamy bardzo wysoki przyrost nominalnego produktu krajowego brutto. W zeszłym roku w Polsce to chyba było jakieś 12%, w tym roku to może byli ze 20%, więc mamy taki szalejący strumień wydatków nominalnych. No, czyli jakby myślisz, że jesteśmy już na tym etapie, że teraz te przedsiębiorcze błędy są ujawniane i będzie dochodzić do jakiejś restrukturyzacji branż, firm, jakichś dużych zmian w strukturze produkcji, które będą miały postać recesji lub bardzo silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, tak? No tak, i to nawet widać, że tutaj coraz więcej firm amerykańskich na przykład planuje zwolnienia, czy już zwalnia ludzi, tak? Więc też widać nawet tutaj w obszarze zatrudnienia pewne zmiany, tak? A w takim razie, czy ocena obecnej sytuacji byłaby równie kiepska z punktu widzenia innych teorii makroekonomicznych, które możemy, jak otworzymy pierwszy z brzegu podręcznik do makroekonomii, to znajdziemy tam w pierwszych rozdziałach pewnie jakieś zdania o tym, że to nominalny strumień wydatków jest główną determinantą aktywności gospodarczej. Wedle teorii keynesowskiej w różnych odmianach to zawsze jest czynnik, na który trzeba zwracać uwagę. Jak ta obecna sytuacja prezentuje się z punktu widzenia tej teorii lub tych teorii, bo jest ich więcej niż jedna na pewno. No tak, no właśnie to jest tutaj, wydaje mi się, że obecna sytuacja tak pokazuje słabości wielu alternatywnych teorii względem szkoły austriackiej czy austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, tak? No bo zgodnie z takim właśnie keynesowskim podejściem, oczywiście problemem jest zawsze zagregowany popyt, tak? I rzekomo niewystarczający zagregowany popyt. Natomiast tutaj właśnie, jak zwróciłeś uwagę, ten sumień nominalnych wydatków jest ciągle bardzo silny, tak? I nominalny PKB, czy to w Polsce, czy to w Stanach, bardzo silnie rośnie, tak? Więc to pokazuje, że problemem nie są nominalne wydatki, no i też problemem nie jest zagregowany popyt, tak? Bo tutaj jakby widzimy, że popyt jest bardzo silny, tak patrząc na statystyki, a mimo to gospodarka zwalnia, czy nawet wchodzi w recesję, tak? Więc to, wydaje mi się, jasno pokazuje niedostatki takiego zagregowanego, czy takiego wręcz hydraulicznego, może
podejścia szkoły keynesowskiej, która się skupia tylko na takim, na tym zagregowanym popycie. Tak, no bo obecnie mamy, właściwie mamy w pewnym sensie powtórkę z lat 70., no bo mamy, no nie mamy jeszcze w Stanach Zjednoczonych przynajmniej aż tak wysokiej inflacji, ale jednak ona jest no 8-9%, więc jest wysoka. I jednocześnie gospodarka spowalnia, więc mamy stagflację, no która w tym takim właśnie hydraulicznym podejściu szkoły keynesowskiej jest czymś, co właściwie jest trudno wytłumaczalne, tak? No bo albo mamy inflację, albo mamy bezrobocie, tak? Czy mamy stagnację, tak? I jak jest niedostatek zagregowanego popytu, no to wtedy się stymuluje gospodarkę, aż ona się może przegrzać i wtedy jest inflacja. Obecnie mamy zarówno wysoką inflację, jak i spowalniającą gospodarkę. A generalnie czy uważasz, że na przykład z punktu widzenia tak zwanej nowoczesnej teorii pieniężnej w ogóle jakkolwiek jeszcze można tę obecną sytuację wyjaśnić? No, nie sprawdzałem ostatnio, nie wiem, na Twitterze, co prominentni przedstawiciele MMT obecnie piszą, ale no, mi się już wydawało, że jakby żeby wybuch inflacji zupełnie jakoś te teorie zniszczył jako próbę poważnego wyjaśnienia zagadnień makroekonomicznych. Czy jakie jest tutaj twoje spojrzenie na tę nowatorską teorię? No, jak wiesz, tutaj od dawna krytykuję nowoczesną teorię monetarną, która tak naprawdę nie jest ani nowoczesna, ani nie jest taką rygorystyczną teorią. No i wydaje mi się, że obecna sytuacja także pokazuje słabości tej teorii, tak? No bo według tego podejścia, no to wzrost podaży pieniądza jakby nie jest problemem tak długo, jak długo jest no tak zwany slack w gospodarce, tak? Czyli niewykorzystane zasoby produkcyjne. No i tylko jakby nie ma problemu, jakby inflacja może wystąpić tylko, gdy będą takie gdy już będzie pełne zatrudnienie czynników produkcji, tak? Co by implikowało też, że gospodarka będzie się przegrzewać, tak? Natomiast tu widzimy, że gospodarka spowalnia, a jednak inflacja wciąż jest, tak? Więc to mi się wydaje, to może być takie trudno wytłumaczalne w ramach nowoczesnej teorii monetarnej. Jakąś taką próbę wyjścia z twarzą z tej sytuacji, wydaje mi się, jest nagle odwoływanie się do problemów podażowo-logistycznych, że mamy do czynienia właśnie z jakimś szokiem podażowym, że jest ograniczone wydobycie surowców, teraz jeszcze przez sankcje nałożone na Rosję wzmocnione, że są załamane łańcuchy dostaw rzekomo cały czas. Czy teraz w takim razie wszyscy stali się wyznawcami realnej teorii cyklów koniunkturalnych, czy teorii realnego cyklu koniunkturalnego? No tak, no na pewno jest to dobra wymówka, czy to takie dobre wytłumaczenie obecnych problemów, zwłaszcza, że tak jakby na pozór, czy bez takiego dogłębnego namysłu, to ma jakieś tam uzasadnienie, no, w tym sensie, że rzeczywiście były pewne zaburzenia podażowe. Od pół roku mamy wojnę tutaj w Ukrainie. Natomiast, tak jak zresztą wspominaliśmy, no te i tak jak też pisałem już dawno, te tak zwane problemy podażowe, one raczej wynikają z tego, że znacznie wzrósł popyt i ta strona podażowa nie mogła dostatecznie szybko zareagować na ten wzrost popytu. Tak? Jakby warto pamiętać, że to bardzo nietypowa recesja pandemiczna była. Oczywiście była bardzo krótka i głęboka, ale też podczas niej, czy tuż po niej, no, wzrosły realne dochody ludności. Zazwyczaj w recesji realne dochody ludności spadają. Tak? Więc tutaj mieliśmy wzrost podaży pieniądza, wzrost dochodów ludności, no i ten popyt. Do tego mieliśmy przesunięcie popytu właśnie z usług na towary. No i to spowodowało jakby wzmożony popyt i stąd te tak zwane problemy podażowe, tak? Ale co do samej natury, no to ta inflacja nie jest podażowa. No zresztą też widzimy, że nawet inflacja bazowa jest wysoka, czyli po wyłączeniu cen energii, cen żywności, tak? Tych ponoć najbardziej zmiennych, reagujących na wojny i tak dalej. Więc ta teoria realnego cyklu koniunkturalnego, no oczywiście no można mówić tutaj, że lockdown był takim jakimś realnym czynnikiem, tak? Ale
te późniejsze problemy, one wynikają ze wzrostu podaży pieniądza w odpowiedzi na ten lockdown. Też jeszcze można pewnie zauważyć, że na przykład jednak spora część tych problemów logistycznych jednak wyraźnie zmalała i jakby też w tych wszystkich ankietach PMI raczej te opóźnienia w dostawach są wskazywane jako dużo mniejsze, koszty fraktu też już znacznie są poniżej rekordowych, więc byłoby dziwne, że recesja występuje akurat wtedy, kiedy jest sporo sygnałów świadczących o tym, że szczyt tych problemów już był dobre kilka miesięcy temu. Dlaczego wtedy nie mieliśmy recesji, tylko mamy ją teraz i tak samo no, ceny surowców już tam pewnie jakieś 10% są poniżej tych maksymalnych, pomimo tego, że jakby na przykład cały czas powiedzmy ceny gazu w Europie szaleją, no to jakoś innych surowców to niekoniecznie dotyczy. I myślę też, że to odwołanie do teorii realnego cyklu koniunkturalnego też jest dobrym punktem wyjścia do tego, jak należy takim załamaniem gospodarczym, z którym będziemy mieć do czynienia, walczyć ze strony polityki państwa, bo na ile dobrze rozumiem właśnie teorię realnego cyklu koniunkturalnego, to władze państwowe generalnie za dużo zrobić nie mogą na te problemy podażowe. Co najwyżej trzeba by właśnie uelastyczniać gospodarkę tak, żeby jak najszybciej te szoki przechodziła i do nich się dostosowywała, ale na pewno żadna polityka pieniężna czy fiskalna sama w sobie takich szoków podażowych nie zniweluje. Więc teraz jest pytanie, czy skoro wszyscy się do tych szoków podażowych odwołują, to czy pójdą w tę stronę z rekomendacjami polityki gospodarczej w czasie kryzysu? No, obawiam się, że nie. A akurat w tym punkcie rekomendacje realnego cyklu i austriackiego podejścia są zbieżne i na pewno takie uelastycznienie gospodarki byłoby ruchem w dobrą stronę, zarówno w rynku pracy, jak i w rynku produktów. Inną taką działalnością, która byłaby wskazana czy zrekomendowana, wydaje mi się, no to redukcja wydatków, tak? Tutaj w sytuacji podwyższonej inflacji mniejsze wydatki oznaczałyby też mniejszą potrzebę monetyzacji tych wydatków, też wtedy jakby byłyby mniejsze potrzeby fiskalne, można by zostawić więcej dochodów do dyspozycji ludności, byłyby mniejsza tutaj zaburzona struktura produkcji, jakby taka dobra dystrybucja od sektora państwowego do sektora prywatnego, tak? Czyli jak rozumiem, jesteś za tym, żeby obniżka na przykład stawki PIT-u do 12% w czasie nadchodzącej do spowolnienia jest okej, tak? Czy obniżka VAT-u, ale powinny jeszcze za tym iść także odpowiednie dostosowania po stronie wydatkowej, tak żeby te wydatki do tych obniżonych wpływów podatkowych się dostosowały, a nie żeby drenowały rynki finansowe z kapitału. Z kapitału, tak, zdecydowanie, tak, bo jakby co do zasady obniżka podatków jest świetna i też no, pamiętam w pewnym sensie obniżka podatków za Zety Gilowskiej też myślę pomogła Polsce, kiedy był kryzys finansowy 2007-2009, tak można domniemywać. Więc teraz taka obniżka podatków też mogłaby pomóc, ale no, jednak z takiego makroekonomicznego punktu widzenia, gdy mamy taką inflację, no to taka dodatkowa jakaś stymulacja fiskalna nie jest może najlepsza, więc zdecydowanie gdyby ta obniżka podatków była połączona z obniżką wydatków, no to byłaby idealna sytuacja, tak? Zwłaszcza wydaje mi się, warto no, zmniejszać te wydatki, czy ograniczać je, te takie bardziej konsumpcyjne, czy bardziej socjalne, społeczne, tak? Bo one dodatkowo napędzają konsumpcję. Tak, jakby mówimy, że wydatki konsumpcyjne są większe, bo tak te właściciele czynników produkcji wydają to, co zarobili na tych zwiększonych działalności przedsiębiorstw, które po pandemii zaczęły więcej wydawać, tak to w końcu trafiło do czynników produkcji i oni teraz to wydają, więc jakby i tak mamy do czynienia z szokiem powiedzmy konsumpcyjnym, że ta struktura produkcji musi się dostosować w stronę bliższą konsumpcji, więc jakby kolejne wzmacnianie konsumpcji jakby sprawia, że to dostosowanie, które gospodarka musi zrobić, jest jedynie większe niż to, które jakby jest wymagane, tak? Więc raczej jakby zachęcanie do tego, żeby oszczędzać więcej w czasie kryzysu, co jest nieintuicyjne dla tych, którzy przeczytali
podręcznik do makroekonomii. Tak, tak. Byłoby z punktu widzenia tej teorii raczej no, lepszym przysłużeniem się gospodarce, bo zmniejszałoby jakby skalę dostosowań, które przedsiębiorstwa muszą podjąć. No zgadza się, bo problemem jest jakby niedobór oszczędności, tak? Czy no, zgodnie z austriacką teorią, jakby obniżona stopa procentowa jakby skłoniła przedsiębiorców do wierzenia, że jest więcej oszczędności niż jest w rzeczywistości, więc jakby wszystkie działania, które właśnie zwiększają oszczędności, tutaj byłyby bardzo pomocne, tak? To też pisał o tym Joe Salerno w takim artykule, że to jest jednocześnie właśnie może być takie przeinwestowanie, powiedzmy, i nadmierna konsumpcja, tak? Co jest jeszcze bardziej nieintuicyjne dla większości ludzi, tak? Więc wydaje mi się, że właśnie takie działania wzmacniające oszczędności byłyby jak najbardziej pożądane. Jeśli zainteresowały Państwa nasze rozważania o cyklu koniunkturalnym na tyle, że chcecie może dowiedzieć się o tym więcej, to proszę wejść na nasz kanał na YouTubie i tam znajdzie się kilka wykładów różnych osób na temat teorii cyklu koniunkturalnego. Jeśli pamięć mnie nie myli, to zarówno wykład Arka, jak i mój na ten temat się znajdzie, a nie jesteśmy jedynymi osobami, które na ten temat na szkołach ekonomicznych mówiły, więc tych prelegentów dotyczących teorii cyklu koniunkturalnego znajdziecie więcej i myślę, że to jest dobry punkt do tego, żeby zacząć z austriacką teorią cyklu koniunkturalnego się zapoznawać. Oprócz tego oczywiście ta teoria jest opisana w książkach. Wydaje mi się, że najbardziej kompleksowe przedstawienie tej teorii można znaleźć w książce Husa Huerty de Soto Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. I jak najbardziej w naszym sklepie można tę książkę nabyć. Tam są bardzo szczegółowe rozważania i podstawowe i zaawansowane o różnych pierwszorzędnych, drugorzędnych aspektach cyklu koniunkturalnego. I oczywiście w tym temacie polecamy też książkę Arkadiusza Sieronia o efekcie Cantillona, gdzie też właśnie jest między innymi ta klasyfikacja różnego rodzaju cykli koniunkturalnych w zależności od tego, jakim kanałem pieniądz do gospodarki się dokładnie przedostaje. No i jeszcze książka Hayeka, Pieniądz i kryzysy. To już myślę, że dla tych, którzy przebrną tak przez te poprzednie pozycje, to wtedy można i do tej pozycji sięgnąć, chociaż co jakby cieszy, wyprzedaliśmy ostatnio pierwszy nakład tej książki, więc pierwszych 1000 nabywców ta książka znalazła, więc wiele osób chce się z tą nie najłatwiejszą prozą z lat 20. i 30. zmierzyć. Do czego też oczywiście zachęcam, natomiast myślę, że większość jednak najpierw będzie wolała nieco bardziej podstawowe teksty sobie wziąć. Jeszcze wracając trochę do tych efektów Cantillona, to czy może pokusiłbyś się o to, żeby wskazać to, które jakieś branże, sektory gospodarki według ciebie najbardziej na tej restrukturyzacji mogą ucierpieć? No wiadomo, że sytuacja jest dynamiczna, zwłaszcza jeszcze przez, powiedzmy, niedobory gazu w Europie, ale jakby abstrahując od tego, czy to będzie, nie wiem, nieruchomości, przemysł generalnie, czy jednak usługi, jakieś mniejsze, inne podgrupy, czy coś byś był w stanie wskazać? Mhm. No to jest, tak, to jest ciekawe pytanie. No tutaj jakiś czas temu udzielałem takiego wywiadu, no tam mówiłem, że tutaj, że na przykład importerzy, tak, tutaj w Polsce mogą być w trudniejszym położeniu ze względu na deprecjację złotego. No czy tutaj firmy, w których udział surowców, których ceny najbardziej wzrosły, tak, czy czynników produkcji najbardziej wzrosły, no to wiadomo, też będą w gorszym troszeczkę położeniu. Natomiast no tak, tak bardziej może ogólnie, no to jeżeli mamy do czynienia z takim klasycznym cyklem koniunkturalnym, no to zgodnie z austriackim podejściem, no to jakby mamy więcej środków trafia do tych sektorów położonych dalej od konsumpcji, tak? Więc wydaje mi się, że no i później podczas recesji mamy dostosowanie do tych sektorów niejako bliżej konsumpcji, tak? Więc podejrzewałbym, że te firmy takie bardziej oddalone właśnie od konsumpcji, bardziej nastawione na produkcję, nie wiem, no powiedzmy firmy wydobywcze, to często się podaje taki przykład, tutaj mogłyby
być bardziej poszkodowane w tej recesji. A jak rozumiem, na przykład branża, nie wiem, handlu detalicznego, czy branża przetwórstwa spożywczego, czy to w mniejszym stopniu, tak? No tak bym zakładał, że te branże, no tak zazwyczaj i tak by wynikało z tego klasycznego opisu, tak? Natomiast tutaj no, dochodzi jeszcze ten czynnik, że właśnie ten kryzys, czy ten cykl, tak, był o tyle specyficzny, że no, znacznie był wzmacniany sektor no, konsumpcyjny, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, gdzie były wysyłane czeki obywatelom. Tak jak mówiłem, właśnie wzrosły realne dochody ludności, tak? Więc może to nie będzie miało takiego klasycznego przebiegu, tak? Bo tutaj widać, że te wydatki konsumpcyjne były może nieco nadmiernie rozdmuchane. Stąd też no podejrzewam, jest wyższa inflacja, tak? Bo w przeciwieństwie do poprzedniego cyklu, czy do wielkiej recesji, powiedzmy, tak? No, po pierwsze, oczywiście w dużo większym stopniu wzrosła szeroka podaż pieniądza, to jest ta podstawowa różnica, ale też tutaj mamy te dodatkowe czynniki, właśnie mianowicie, że nowo wykreowane pieniądze w znacznie większym stopniu wchodziły do gospodarki nie tak jak poprzednio, poprzez kredyty hipoteczne dla gospodarstw domowych, ale poprzez kredyty dla przedsiębiorstw, czy tak jak Mateusz wspominał, poprzez dotacje dla firm, ale też no, poprzez właśnie czeki dla obywateli, czy poprzez tutaj monetyzację znacznie zwiększonych wydatków fiskalnych. Tak? Więc to jest tutaj, myślę, taka ważna cecha charakteryzująca ten cykl. To jeszcze może w takim razie powiedzmy, co według ciebie w takim razie stanie się z inflacją? Czy w ogóle te działania recesyjne jakieś będą miały na inflację wpływ, czy ta inflacja się będzie zmieniać bądź pozostawać na tym samym poziomie z innych przyczyn? No ja uważam, że inflacja powinna spadać i tutaj argumentuję w ten sposób, że no mieliśmy do czynienia z nagłym wzrostem podaży pieniądza, ale ten nagły wzrost podaży pieniądza nie trwał zbyt długo, tak? Jakby no, trochę trwał, ale nie mieliśmy do czynienia ciągle ze zwiększonymi przyrostami podaży pieniądza. Tempo wzrostu podaży pieniądza zarówno w Stanach, jak i w Polsce wróciło do poziomów sprzed pandemii. Więc na tej podstawie uważam, że inflacja będzie się obniżać. Dodatkowo wydaje mi się, że te nagromadzone oszczędności, takie przymusowe czy no, nadmierne, czy te excess savings, właśnie w wyniku tej stymulacji monetarno-fiskalnej, że ludzie już te dodatkowe pieniądze w większości wydali, tak? Więc coraz mniej pieniędzy tych dodatkowych, nadmiarowych będzie wpływać na rynek, więc wydaje mi się, że te impulsy inflacyjne będą słabnąć, tak? I dlatego wydaje mi się tutaj, że stopa inflacji będzie się obniżać. Ona oczywiście nie spadnie nagle tutaj magicznie z dnia na dzień do poziomu docelowego tutaj pożądanego przez banki centralne, ale wydaje mi się, o ile oczywiście nie będzie tak, że na przykład banki centralne z powodu recesji gwałtownie odwrócą swoją politykę monetarną i znowu zaczną tutaj stymulować gospodarkę jakoś tak bardzo intensywnie, no to wydaje mi się, że jednak stopa inflacji powinna się obniżać. Czy to, że właśnie jest możliwe, że jakby, że wchodzimy właśnie w recesję lub jakby już nie jesteśmy, tylko się o tym dowiemy za parę miesięcy właśnie z restrykcyjną polityką pieniężną istniejącą relatywnie, przynajmniej w Polsce, czy coraz bardziej w Stanach Zjednoczonych, czy to jakby coś powinno wpłynąć na przykład na długość recesji i później odbicia po niej względem takiej polityki luźnej? Mhm. Tak, dobre pytanie. No, jakby recesja może niejako trwać trochę dłużej, natomiast odbicie powinno być wtedy szybsze, tak? No to było dobrze widać może tutaj po wielkiej recesji, choć ona nie trwała jakoś tak krótko, natomiast to odbicie było wyjątkowo słabe i wyjątkowo długie, tak? Więc co wynikało no, częściowo z tego, że mieliśmy niekonwencjonalną politykę monetarną,
cały czas bardzo luźną i dopiero, jeśli dobrze pamiętam, w grudniu 2015 amerykański bank centralny pierwszy raz podniósł stopy procentowe, tak? Czyli 6 lat po oficjalnym końcu recesji. Więc tutaj jakby jeżeli nie będzie tej tak zwanej stymulacji monetarnej, no to teoretycznie recesja może być głębsza, przynajmniej oczami tych wskaźników statystycznych. Natomiast gdy ten proces likwidacji błędów, tak, bo tak należy patrzeć na recesję, gdy on dzięki temu właśnie się dokona i nie będzie odsuwany ciągle tutaj w przyszłość i nie będziemy mu przeszkadzać, to później to położy podwaliny pod, miejmy nadzieję, szybszy wzrost gospodarczy, pod szybsze odbicie. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję słuchaczom. Proszę pamiętać o tym, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie albo zapisać się na powiadomienia na odpowiedniej platformie podcastowej, na której nas słuchacie. Do usłyszenia.